Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka. Dysputy, recenzje, smaczki. Audycja, podcast i słowo pisane. Rozejdzie się po kościach co środę o 20:30. Audycja Przystanek Planszówka dzisiaj przy mikrofonach. Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak. I Agata Muszyńska. Mamy 22 dzień lutego i jesteśmy świeżo po zjawie. Zjawiliśmy się w radiu. Tak jak w sobotę zajechaliśmy do Warszawy na zaproszenie organizatorów tego konwentu. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tam być i dzisiaj podczas audycji zdamy wam taką krótką relację z tego. Będzie trochę naszego opowiadania, będzie trochę relacji od organizatorów i od wydawców, którzy też byli. Najpierw newsy i tak, bo myślę, że chcemy słuchaczy mimo wszystko wtajemniczyć, co się działo nawet po tej sobocie. Przez dwa tygodnie się działo tak naprawdę, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy małą przerwę. To będą długie newsy. A jeszcze będzie rozwiązanie konkursu. Ale to trochę później. Tak, potrzymamy w niepewności. Tak, konkurs King Domino. Na razie powiem tylko tyle, że wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, więc mieliśmy co robić i mieliśmy jedną grę. Dzięki wam zawyżyliśmy średnią czytelnictwa w kraju. Przeczytaliśmy zdecydowanie kilka stron tekstu ze zrozumieniem do tego. Przynajmniej mamy taką nadzieję. I to nie była instrukcja żadnej gry. Tak, także radio tylko i wyłącznie rozwija. A jeżeli chodzi o newsy, news, który mnie zaskoczył, wczoraj na moim, to znaczy nie na moim stole, na stole na uczelni, bo zaczął się rok akademicki, więc pozdrawiam studentów, z którymi zacząłem zajęcia z projektowania gier planszowych, pojawił się m.in. Talizman jako taki przykład klasyka, który od 83 roku jest na stołach, ma już swoje 4 edycje. Natomiast jeżeli słuchacze pamiętają, to w zeszłym roku w którejś z audycji wspominałem, że Fantasy Flight Games zerwało współpracę z Games Workshop, czyli Fantasy Flight Games straciło prawa do całego świata Warhammera, straciło świata do Talizmana. I jak można było się spodziewać, coś z tym Talizmanem musi się dziać i będzie się działo. Games Workshop zapowiedziało nową edycję Talizmana, więc jeżeli uzbieraliście te wszystkie kilkanaście dodatków do czwartej edycji, prawdopodobnie niedługo będziecie mogli zbierać piątą. Jeszcze nie wiadomo kiedy, na razie jest tylko zapowiedź, że będzie i że ogłoszą w końcu kiedy, co i jak, nie wiadomo co, ale wiadomo, że Talizman nie umiera, także tradycja jest kultywowana. Ciekawe, czy zmieniam go na tyle, żeby mnie zachęcić. Ale jest to pewien fenomen w świecie gier planszowych, także warto o nim wiedzieć. A z takich świeższych newsów, to znaczy świeższych, nie sięgających 83 roku, chociaż może jeszcze dalej. Nie wiem, czy pamiętacie przed zjawą, to znaczy to jest pytanie do ciebie, Agato, Mateuszu. Przez jakiś czas namawiałem was, żeby pojechać pociągiem do Warszawy. No bardzo chciałeś grać, no ale wygoda tak zwyciężyła. Było pociąg, jednak zdecydowaliśmy się na samochód. Natomiast jeżeli tak dalej pójdzie, to może na następną zjawę pojedziecie jednak pociągiem, ponieważ PKP wprowadza coś nowego, coś bardzo nowego. Otóż w najbliższy weekend w dwóch wybranych składach PKP Intercity pojawią się animatorzy z wydawnictwa Rebel, którzy w wagonie numer 8 zapewnią pasażerom możliwość spędzania podróży przy planszówkach. Także będzie można pograć chociażby w takie hity jak Timeline Polska i inne. I wsiąść do pociągu. Może domek się pojawi, kto wie. Także jeżeli wybieracie się w podróż na trasie Wrocław-Białystok, to w sobotę, a w niedzielę na trasie Gdynia-Kraków, sprawdźcie, czy czasem nie jedziecie jednym z tych planszowych składów. Pomysł bardzo mnie zaskoczył i zarazem bardzo mi się spodobał. Mam nadzieję, że częściej takie niespodzianki. Szczególnie fajnie by było tak właśnie pojechać na konwent i znaleźć się w takim pełnym składzie grającym w jakieś fajne, szybkie planszówki. Jak ktoś dobrze poczuje klimat tak bardzo mocno, Colt Express na przykład, to zacznie po wagonach biegać. Tak, i taką trasę transsyberyjską na przykład. A gorzej jak zacznie rabować, wtedy się zrobi gorąco. Ale tak naprawdę takie pociągi to fajna rzecz, bo nawet opóźnienie nie jest wtedy straszne, nie? A może to jest właśnie umowa Rebela z PKP. No. Albo przegapisz po prostu swój przystanek, żeby dokończyć partię. A wtedy ten konduktor to ci na pewno wtedy złapie. Trochę wieści z wielkiego świata, zza oceanu. Znacie Codenames? Leniaków? Znacie na pewno. Obrazkowi będą teraz? O tym chcesz powiedzieć? Nie, obrazkowi już tak naprawdę są, ale Codenames wchodzi na wyższy level. Otóż ten imprezowy hit w
Polsce znany jako Tajniacy, wkracza w uniwersum Disneya i Marvela. Pojawią się dwie edycje właśnie z tymi, z postaciami bazującymi na tych dwóch uniwersach, a to dzięki współpracy Czech Games Edition z USA Poly. Zła wiadomość jest taka, że te wersje ukażą się tylko w Stanach Zjednoczonych. Dobra wiadomość jest taka, że w zglobalizowanym świecie sprowadzenie gier ze Stanów Zjednoczonych nie jest aż tak trudne. Ale jesteś jej optymistyczny. Ja zawsze. A skoro mają być optymistyczne wieści, to jeżeli jesteście miłośnikami terraformacji Marsa i posiadacie pierwszą edycję tej gry i może już zauważyliście, że ona ma błędy na kartach, to koniecznie zajrzyjcie na stronę wydawnictwa Rebel. Z racji, że w pierwszym nakładzie pojawiło się tych kilka błędów, Rebel przygotował zestaw naprawczy, który prześlę wam, jeżeli wypełnicie odpowiedni formularz. A dla tych, którzy nie załapali się na terraformację Marsa, która zniknęła już jakiś czas temu z półek sklepowych, mamy równie dobre wieści, ponieważ druga edycja też już jest w sklepach, także można sięgnąć po ten tytuł, który tak naprawdę zawładnął umysłami niejednego blogera i recenzenta w drugiej połowie zeszłego roku. Bardzo, bardzo wielu powtarzało, że to jest gra miesiąca, gra tygodnia i coś w tym jest. Dobry tytuł. Do 1 marca możecie głosować w plebiscycie planszowe Grand Prix organizowanego przez portal Board Times. Wystarczy, że wejdziecie na boardtime.pl i wypełnicie formularz, dokonując wyboru wśród 16 kategorii. A te kategorie obejmują zarówno gry planszowe, sklepy i media planszówkowe. A przy okazji jest szansa na wygranie jednej z 70 nagród, oczywiście nagród planszowych. Przypominamy, że trwają eliminacje do Mistrzostw Polski w domek organizowane przez wydawnictwo Rebel. W najbliższym tygodniu odbędą się one w szkole w Kamieńcu. A jeżeli organizujecie planszówkowe wydarzenia, zachęcamy do przyłączenia, to znaczy połączenia ich z turniejami eliminacyjnymi. Zasady organizacji turniejów, jak i miejsca, w których będą się odbywały, bo tych miejsc już jest coraz więcej rozplanowane tak naprawdę na kilka następnych miesięcy, znajdziecie na stronie internetowej www.mistrzostwa.rebel.pl. Oczywiście na naszej audycji będziemy informowali was o kolejnych turniejach eliminacyjnych. W ubiegłym tygodniu Galakta zapowiedziała, że nakładem ich wydawnictwa ukaże się nowa edycja gry Samurai. Część graczy pewnie kojarzy poprzednią wersję w pudełku równie niewygodnym jak to z Concordii. I choć pudełko było niewymiarowe, to znaczy jest niewymiarowe, to gra po prostu moim zdaniem rewelacyjna. Od wielu lat mam ją na swojej półce i nie zamierzam się jej pozbyć, a teraz będziecie mieli ją okazję nabyć w nowym pudełku, już w tym momencie kwadratowym, bo Fantasy Flight Games ma te zestandaryzowane pudła, w lekko odświeżonej szacie graficznej i z nowymi figurkami. Także myślę, że jest to dobra okazja, Agato i Mateuszu, by przypomnieć o tym klasyku naszym słuchaczom. Zatem zapraszam na partyjkę. Dziękujemy. Trzeba będzie rozegrać. A mam wziąć katanę czy coś takiego? No, to miecz samurajski. Otóż i taki kapelusz, bo na pole ryżowe ci wyślę. Black Monk rusza z przedsprzedażą kolejnych tytułów z uniwersum Munchkina. Munchkin Panic to tytuł dla wszystkich, którzy chcieliby na chwilę odpocząć od standardowej mechaniki tej karcianki, ale nie rezygnować z jej humoru i wrednych prób przechytrzenia rywali. Jest to połączenie Castle Panic z Munchkinem. Będziecie mieli okazję rozłożyć planszę i ustawić na środku zamek i bronić go przed hordami szturmujących potworów. Pamiętajcie, że uratować może was tylko współpraca, co nietypowe na Munchkina. Znaczy może typowe, bo tam w sumie się współpracowało trochę. No z kim masz ochotę, to współpracujesz, może tak. No z kim właśnie, się opłaca. Bo Munchkinowa współpraca oznacza w tym wypadku tyle, że przegrywacie wszyscy, ale zwycięzca może być tylko jeden. I będzie także drugi Munchkin Steampunk, który przeniesie nas do epoki pary i nauki. Tam się pojawią dostojne damy, szarmańcy panowie, będziecie mogli wcielić się w potentantów ery rewolucji przemysłowej, odkrywców pradawnych skarbów, mechaników znających każde koło zębaty w swoich przedmiotach, a także oficerów armii największych imperiów. To bardziej tradycyjne wydanie Munchkina, już taki typowo karciany, więc fani Munchkina koniecznie zajrzyjcie na stronę Black Monku, skorzystajcie z sprzedaży. Z wydarzeń, jeżeli próbujecie zaplanować sobie najbliższy tydzień, najbliższe tygodnie, już dzisiaj zapraszamy was na pewne wydarzenia planszówkowe, w których gry planszowe odegrają główną albo przynajmniej ważną rolę. I tak, 1 marca odbędzie się kolejna edycja Oświęcimia przy planszy, organizowanego przez księgarnię Palabras. 4-5 marca w Toruniu odbędzie się Balticon, a w Pruszkowie w tym samym terminie Pruszkowski Weekend Fantastyki. Natomiast 4-5 marca w Bydgoszczy odbędzie się Bykon.
A już tak na sam koniec newsów. Na wspieram to brakuje 6%, by Trajan zdobył obywatelstwo polskie, czyli ukazał się po polsku. A zostały tylko 4 dni, więc jeżeli jeszcze się nie zdecydowaliście, a lubicie Eurosuchary, gry, które wycisną z waszych komórek mózgowych siódme poty, koniecznie zajrzyjcie i rozważcie wsparcie tej inicjatywy. Pomóżcie nowemu wydawnictwu Sharp Games, aby mogło wydać swój pierwszy tytuł. Pomożecie? Ciężko. Fani Felda mówią, że ciężko. Co się dzieje? Koniec świata. No bo przed wypłatą. No właśnie, zły termin na koniec. No chyba, że weźmiemy jakąś pożyczkę tam. To jest znak, drodzy słuchacze, że nie można odkładać tego typu zakupów na koniec miesiąca, oczywiście, tylko zacząć jak akcja się zaczyna. Zwykle. I nie trzymać w niepewności wydawcy. Osoby, które się decydują jako pierwsze, żeby wesprzeć jakąś grę, no to zwykle mają tą cenę najbardziej przystępną. Tak. Z tego, co pamiętam. Ale i tak cena chyba będzie dosyć fajna, także... I właśnie zawsze pod koniec miesiąca w takich inicjatywach zastanawiasz się, czy zdołam przez resztę dni do wypłaty jeść chleb z pasztetem, ale mieć fajną grę. To i tak dobrze, że jeszcze na pasztet cię stać. Przy takim wyborze gier na rynku dobrze zarabiasz. Natomiast jest jeszcze druga kampania na wspieram, to Vikings Gone Wild, czyli nowy, wydaje się, że hit. Już można chyba to powiedzieć, od Games Factory Publishing. Hit, ponieważ zebrał już 460% wymaganej kwoty, a czy przebije takie sukcesy na wspieram to jak Polami Arle czy Spartacusem? Ciężko wyczuć, ale dowiemy się za 11 dni. Roll for the Galaxy też było. Też było i też jeszcze, to znaczy jeszcze nie ten tytuł nie doścignął Rola, ale może się uda. Może. Natomiast jeszcze trochę przeskoczę kuriera planszówkowego, tak jak patrzyłem tak po zebranych kwotach. Już jednego Dominiona przeskoczył. Statystyki w Excelu prowadzisz chyba z tych, wspieram to. Na wspieram to właśnie fajnie wyświetla, że można sobie cenami ułożyć, także można sobie tak potem analizować, kto ile zebrał. Account manager od wspieram to na przykład. Łukasz Juszczak. No, ale do Rebela jeszcze bardzo daleko, czyli największej kampanii. Natomiast i tak można mówić o naprawdę dużym sukcesie. Będziemy mówić dzisiaj o zjawie, na której byliśmy w sobotę, i będziemy również rozwiązywać konkurs Kingdomino w roli głównej. Zostańcie z nami. Konwent zjawa. Dlaczego na zjawę warto się wybrać? Bo są gry. Gry nie tylko planszowe. Bo ciekawi ludzie. No to zapowiadamy świetnie ten konwent, więc jak widzicie, z moich bardzo rozmownych kolegów ja niewiele tutaj wyciągnę, dlatego oddamy głos głównej organizatorce zjawy. Weronika Rędziniak. Możesz najpierw powiedzieć, dlaczego spałaś 4 godziny? Wiesz co, spałam 4 godziny dlatego, że miałam dzisiaj w nocy zmianę w Wargroomie. Jestem organizatorem głównym konwentu zjawa i przez to, że konwent jest całodobowy, trwa przez całą noc, no to na wszelki wypadek musi być ktoś odpowiedzialny na wypadek, gdyby coś się działo. Na szczęście nic się nie działo, wszyscy byli tak zagrani w planszówkach, że nie było problemu, nie potrzebowali asysty, ale czasami niektórzy przychodzą na przykład o pierwszej poprosić o kawę. Nie ma problemu, wtedy robimy kawę. Także bardzo odpowiedzialne zadanie. Na zjawie można też spać. Jak najbardziej można spać, mamy przygotowany sleep room, który jest w hali na pierwszym piętrze, żeby nie było zbyt głośno, w związku z czym jest oddzielony od części programowej. Można tam spać, mamy też prysznice, więc można się wykąpać. Przed szkołą stoi food truck, a niedaleko jest knajpa, z którą mamy umowę, także można nawet zjeść niedaleko. Zjawa jest najfajniejszym konwentem w Polsce, to oczywiście wiadomo, że muszę to powiedzieć. Natomiast jest fajne dlatego, że jest bardzo sprofilowana. Jesteśmy sprofilowani na gry bez prądu, co znaczy nie tylko planszówki, które obecnie są bardzo modne, ale także gry karciane, to znaczy też gry opowiadane. Spotykamy się wszyscy przy jednym stole, opowiadamy sobie wspólnie historię, czyli RPG, albo wręcz wcielamy się w całości w dane postaci, to są LARPy. I przez to, że jesteśmy bardzo sprofilowani na gry, to mamy również prelekcje na temat gier. Mamy strefę prototypów, gdzie można zagrać w gry, których jeszcze w ogóle nie ma na rynku, tak? Więc takie gry testowe bardzo się przydają wydawcom do poprawienia błędów czy do wyłapania jakichś nieścisłości. Mamy warsztaty tworzenia własnych gier, mamy porady, jak się wydać na rynku. Także dla wszystkich, którzy są zainteresowani dowolnymi grami bez prądu, zjawa jest najlepszym miejscem, żeby zacząć. Żeby też w ogóle zacząć grać. Jeżeli ktoś nie wie jak, to tutaj mamy ludzi, którzy ze wszystkim pomogą, wszystkiego nauczą. Macie też sporo prelekcji. Co najciekawszego w tym roku? W tym roku mamy 5 bloków prelekcyjnych, z których chciałam najbardziej wyróżnić prelekcję Małgorzaty Saramonowicz, która przyszła do nas z Księgami Nefasa, ze swoją najnowszą częścią. Natomiast oprócz opowiadania o samej książce, opowiadają razem ze swoim współpracownikiem o demonologii słowiańskiej. W związku z czym to jest temat trochę zapomniany, a bardzo, bardzo ciekawy i bardzo interesujący czy do pisania własnych rzeczy, czy do właśnie wplatania w gry, czy w opowieści.
I mamy też oddzielny w ogóle blok planszówkowy, na których można się spotkać z wydawcami, posłuchać o planach na najbliższy rok na przykład. Jest sobota, godzina 13, mamy około 550 osób zakredytowanych. Myślimy, że dobijemy do 700, może 800 i to będzie wtedy dobry wynik. Jesteśmy zadowoleni, no bo jest dosyć wcześnie, a już jesteśmy za połową planu. Na przyszły rok już jakieś plany są? Wiemy już, że na pewno będzie zjawa 9, wiemy, że będą ci sami organizatorzy. Nie planujemy zmieniać formuły, to znaczy dalej będziemy się skupiać przede wszystkim na grach planszowych, no bo znaliśmy swoją niszę i po prostu się tutaj sprawdzamy. Myślę, że bardziej rozbudujemy Kids Zone, który w tym roku wprowadziliśmy po raz pierwszy i że w przyszłym roku uda nam się go zrobić większy czy bardziej rozreklamowany, ale to co się sprawdza, po prostu nie należy tego psuć. Okej, okay, ostatnie pytanie. Dlaczego gry bez prądu są fajne? Dlatego, że można w nie grać przy świeczkach, więc jest się niezależnym od elektrowni, dlatego, że rozwijają wyobraźnię, dlatego, że rozwijają improwizację bardzo. No i zależnie od gry albo zdolność rywalizacji, albo zdolność współpracy. No kto by lepiej gry planszowe zareklamował niż Weronika, organizatorka festiwalu Zjawa? Już wiecie, czemu gry bez prądu są świetne. Czemu jeszcze gry bez prądu są super? Ponieważ oszczędzają oczy. W dobie technologii całkiem argument do przyjęcia. My byliśmy jako prelegenci, więc było nam niezmiernie miło, że mogliśmy opowiedzieć trochę o radiu, o tym jak robić planszówki w radiu, mimo że tak naprawdę to my jeszcze też cały czas się uczymy, więc jest to trudne zadanie dla nas było mówić właśnie. Znaczy to tak w ogóle absurdalnie brzmi, trudno nam było mówić, kiedy z żoną rozmawiałem przed wyjazdem odnośnie tego, że mamy stresa, jak to wszystko wyjdzie, ona mi tak tylko zwróciła uwagę, no ale przecież co tydzień gadacie. No taka prawda. Ale nas nie widać. Wiem co, musimy założyć stronę na Wikipedii, wtedy będziemy poważni. Można spróbować. Drodzy słuchacze, chcielibyśmy wam fragment tej prelekcji naszej zaprezentować, a w zasadzie to, co Łukasz powiedział, bo powiedział, myślę, taką całkiem sympatyczną rzecz. Nasze wystąpienie ogólnie już dotyczyło tego, jak właśnie te planszówki w radio robić i trochę mówiliśmy też o tym, jak ugryźć ten temat. I teraz puścimy wam taki wycinek o sponsorach. No i sponsorzy. To jest zdjęcie świętego Jana Bosko, dość nietypowo. Ale zaraz powiem dlaczego. Święty Jan Bosko miał taki moment w życiorysie, gdzie on się zajmował trudną młodzieżą. I któregoś dnia poszedł do takiej knajpy, gdzie ludzie grali w karty. I podszedł do największych takich zakapiorów i powiedział, że on chce pieniądze dla swoich chłopaków. Dla swoich wychowanków, bo musi utrzymać swoje oratorium. Oni kazali mu tam się ewakuować, ale Ksiądz Bosko był taki, że no, nie poddawał się. I za którymś razem poszła luta w twarz. Ksiądz Bosko padł na ziemię, wstał, podszedł z powrotem do tego faceta, który mu dał po twarzy i powiedział, to było dla mnie, a teraz coś dla chłopaków. I dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli idziemy do sponsorów i będziemy szukali wartości tylko dla siebie, to ci sponsorzy szybko odejdą. Ta nasza społeczność planszówkowa, media planszówkowe się bardzo mocno rozrosły, jeżeli chodzi szczególnie o blogosferę. I niestety czasem się zapomina o tym, że jest jakaś idea, którą chcemy promować. I warto, żeby cały czas z tyłu głowy mieć, bo fajnie jest dostać planszówkę do recenzji. Szczególnie ten adrenalina jest przy tym pierwszym, drugim, trzecim razie. Ale jeżeli zapomnimy o idei, że tak naprawdę my przez tą planszówkę, przez te artykuły nie promujemy siebie, tylko właśnie nasze hobby, no to sponsorzy bardzo szybko mogą się na nas obrazić. I żeglugo, czyli nie tylko radio. My wybraliśmy właśnie taką formę, gdzie nie tylko nadajemy w eterze z różnych powodów i poszliśmy też pewną formę podcastingu. Nie jest to taki typowy podcasting, może jak się najczęściej kojarzy, że tylko to ląduje w sieć, co ma też znowu pewne... W momencie nadawania trzeba mieć świadomość tego, że powstają dwa materiały, bo jeden jest ten na żywo, który ma trochę inną dynamikę, potem jest podcast, o którym też trzeba pamiętać. No i tutaj mamy bardzo dużo możliwości promocji, chociaż trzeba wybrać nie więcej niż kilka, z prostego powodu, zabraknie czasu. Niestety takie rozdrabnianie się jest trudne i na szczęście niektóre idzie połączyć, bo tak jak jeżeli wrzucamy podcast na przystanek planszówka, iTunes czy Stitcher nam automatycznie to zasysa na zasadzie RSS-a, który jest podawany potem na tych platformach. Na takie kanały jak, nie wiem, YouTube czy SoundCloud, które też są darmowymi mediami, no już za każdym razem trzeba osobno ładować, to jest znowu transfer, jeżeli ktoś ma słaby transfer w domu, no to musi
się czymś posiłkować, nie wiem, internetem w pracy czy gdzieś. Z autopsji. Z autopsji, tak. No i to, na co chcieliśmy zwrócić uwagę, i zaraz oddam głos Agacie, to to, że nadawanie o planszówkach w radiu to jest trochę takie prowadzenie niewidomego, bo planszówek nie widać. Się bardzo trudno opowiada o zasadach, się bardzo trudno opowiada o komponentach w momencie, kiedy nie możemy pokazać przepięknej planszy Michaela Menzla, czy nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnych pól czy kart, które są kluczowe dla danej rozgrywki. I szczególnie jeżeli tą grę mamy gdzieś tam w rękach w czasie nadawania, warto cały czas z tyłu głowy o tym pamiętać, że gestykulacji i tym podobnych, to, że coś pokażemy na karcie, to nie znaczy, że słuchacz to zobaczy. I nad tym będziemy cały czas pracować, żeby opowiadać wam o planszówkach tak, żebyście mogli sobie to wyobrazić, a jak nam się nie uda, to przyniesiemy kamerę. Ale wtedy będziesz twarz musiała pokazać, a przed chwilą powiedziałaś, że się tego obawiasz. Nie wiemy zupełnie dlaczego. Nie, no ale kamerę na gry przecież. Ja tu nie jestem głównym bohaterem. Najważniejsza jest idea. My mieliśmy taką ideę, żeby powiedzieć fajnie o radiu i potem oczywiście móc jeszcze w coś zagrać. I nam się to udało. Tak, udało nam się pograć trochę. Ale powiem, że nie wiedziałem w co za bardzo. Tyle tego było rozstawione. Dostaliśmy specjalne zaproszenie od Lucrum i usiedliśmy do najemników. I jak wrażenia? Do Guildhall. Przepraszam. Do Guildhall. Dla mnie to jest Guildhall, a my najemnicy w ogóle nie pasuje jakoś tak to. Guildhall, wrażenia pozytywne. Się skusił na zakupienie nawet wszystkich, bodajże trzech części, ponieważ można je mieszać. Mogliśmy po prostu sobie najmować najemników i tymi najemnikami mogliśmy robić krzywdę w innych gildiach i naszą gildię budować, i jak zbudowaliśmy pewien stos, to mogliśmy zrobić profity. No, ogólnie taka deck buildingowa gra, no, którą walczyliśmy też o punkty i 20 punktów, które przekroczyła dzielnia Agata, po prostu zrównało mnie i Łukasza z ziemią. Prowadziła nas do parteru i wiemy już, gdzie jest nasze miejsce tutaj w studio. A że byłam jedyną kobietą w zasięgu jakichś 10 metrów, to w ogóle już specjalny znak, że może faktycznie kobietom w najemników całkiem dobrze idzie, więc zachęcamy panie do spróbowania, szczególnie ja zachęcam. A będzie audycja w Dzień Kobiet, zdaje się, za 2 tygodnie, więc to będzie dobry moment, żeby takie rzeczy porozmyślać nad nimi. Teraz Mateusz, pamiętaj, żebyśmy nie zapomnieli. Goździki, rajstopy, wszystko mile widziane. Deck building, dobrze Łukasz, to chyba ty powinieneś się wypowiedzieć, jak tam ci się podobało, przecież Dominion i te sprawy, no to ty jesteś mistrzem w budowaniu talii. Nie jestem mistrzem w budowaniu talii, ja jestem gracz amator, zawsze to powtarzam, aczkolwiek no tutaj mamy zupełnie inne schematy rozgrywki, nie mamy tak jak w Dominionie tych zestawów, z których dokupujemy, tylko w trakcie, dzięki akcjom dochodzą nam nowe karty, aczkolwiek fajne, miłość, dosyć świeże. I przede wszystkim nietrudne. Faktem pojawia się sporo ikon, to znaczy z początku ma się wrażenie, że to jest dużo. Natomiast jeżeli siadamy do jednego zestawu, no myślę, że jesteśmy w stanie szybko to opanować. No nam to dużo nie zajęło. Tomasz Miedzik z Lucrum nam dość sprawnie to wytłumaczył. Pierwsza rozgrywka chyba zajęła nam trochę dłużej niż myśleliśmy, no ale potem jak człowiek już wbije sobie do głowy, co dana karta robi, to tak naprawdę szybko będzie przebiegało. I co mnie cieszy, w polskiej edycji ma być zmieniona czcionka z nazwami poszczególnych postaci, bo to faktycznie mnie męczyło. Jak siedzieliśmy przy stole, to ciężko było. I jeszcze przy kartach z boku ma być napis, co to za najemnik jest. Tak, też tak, to. Żeby też, trzymamy karty, żeby po prostu była łatwo widać. Albo jak te karty leżą, to żeby do przeciwnika tak zerknąć bardziej, nie musząc wykrzywiać głowy. Cóż za luksus. Także już niedługo ma się ukazać. Znaczy, ten tytuł już jest od jakiegoś czasu zapowiadany, ale już wiemy, że ma ujrzeć światło dzienne. W kwietniu na Perkonie. Mamy to nagrane. Tak? Zaraz wszystko będzie wiadomo. Zaraz się dowiemy. I co ważne, będą to 3 pudełka od razu, aczkolwiek można wybrać jedno, można wybrać wszystkie 3 albo 2. Znając życie, będzie niedosyt. Pewnie tak. No. O, to u nas pudło na głowę i zobaczcie, mamy całą grę. Tym bardziej, że tam jest kilka trybów rozgrywki, tak, bo możemy mieszać tymi rodzajami postaci, możemy po prostu zrobić epicką rozgrywkę, mieszając wszystkie karty. I Piotrusia też może zrobić. Myślę, że na którejś audycji będzie trzeba koniecznie o tym opowiedzieć. Obowiązkowo w kwietniu. A póki co, mamy dla was rozmowy z przedstawicielami różnych wydawnictw, które pokazały się na zjawie.
Tak, myślę, że to takie dobre odświeżenie po tym, jak rozmawialiśmy z nimi w listopadzie z okazji festiwalu Gramy. Zobaczymy, jak tam się ich plany wydawnicze zaktualizowały. A z niektórymi nie mieliśmy okazji wtedy rozmawiać, dlatego tym bardziej zachęcamy teraz posłuchać. To cześć, ja jestem Sylwek z wydawnictwa Factory of Ideas z Poznania. Dotarliśmy tutaj do Was do Warszawy już wczoraj w piątek, rozłożyliśmy się na miejscu. Jesteśmy fajnie zaskoczeni ilością osób, bo już od wczoraj generalnie sporo ludzi tutaj się z nami znajduje. Jeśli chodzi o nasze stoisko, no to my jak zawsze z naszymi grami plus troszeczkę kostek. No w tej chwili największym zainteresowaniem u nas na pewno cieszą się nasze nowości, czyli Kupcy z Osaki, Wielka Wystawa Dinozaurów, czy też Smocze Kości Blueprints. To są takie zdecydowanie nasze najnowsze tytuły. Od rana mieliśmy też okazję pokazać Seafall, czyli naszą największą grę. Fajna ekipa sobie tutaj usiadła i troszeczkę z nimi zagraliśmy. No z takich planów naszych wydawniczych najnowszych to coś, co już też lekko zdradzaliśmy gdzieś tam poprzez media społecznościowe, czyli w najbliższym czasie na pewno pojawi się z naszych gier Century Korzenny Szlak. I to jest taki tytuł raczej prosty, jeśli chodzi o zasady, ale wymagający, jeśli chodzi o kombinowanie podczas rozgrywki, gdzie gracze wspólnie będą handlować przyprawami, o której jest bardzo duża rywalizacja i za nie zdobywają karty, które generalnie będą im dawały punkty, które oczywiście chcemy jak najwięcej. Natomiast tam kapitalnie jest wykonanie gry, bo ja osobiście dawno się spotkałem z grą, w której miałbym metalowe żetony i to jest naprawdę świetne, bo one robią duże wrażenie i podczas gry możemy je zdobywać, dają nam jeszcze na koniec te punkciki, więc są gdzieś tam cenne, plus sprawiają naprawdę fajne wrażenie. Nie? Jak tam fenomen martwej zimy? Cały czas tak dobrze idzie? Cały czas utrzymany. Całkiem niedawno pojawiła się jeszcze Długa Noc, czyli druga część naszej martwej zimy i wielu graczy, którzy zakochali się w pierwszej części jak najbardziej w Długą Noc, też gdzieś tam sobie inwestują. A ja osobiście też mam obie części w domu i gdzieś tam często zdarza mi się grać ze znajomymi, więc wiem, jak to jest ją lubić. No i jak najbardziej martwa zima cały czas jest na topie, cały czas chodzi, a Długa Noc wprowadza dużo nowości do rozgrywki, bo po pierwsze jest osobną grą, którą możemy sobie pograć nie posiadając nawet pierwszej części, a po drugie dodaje nam ciekawe moduły do tej pierwszej, czy do siebie samej, w której mamy naprawdę dużo różnych fajnych rzeczy, jak jakieś nowe zmutowane zombie, czy też lokacje, do których możemy się udawać i w których nawet przeszukiwanie jest dla nas niebezpieczne. Jarek Wasełyga, nasza księgarnia. Plany są takie, teraz wydaliśmy 4 gry. Co mamy? Mamy luty, w marcu będą 2 kolejne. Na maj, mamy 3 kolejne. Więc w pierwszym półroczu to się zamknie, to już prawie taka dycha. I na drugie półrocze już mamy zaplanowanych 5-6 kolejne, więc to tak. Na początku wiadomo, że jest to takie rodzinno-dziecięce gry, ale na przykład na przyszły rok już mamy zaklepaną już umowę podpisaną na jedną taką bardziej skomplikowaną, która na pewno ucieszy graczy, bo taka trochę zapomniana gra, a bardzo dobra. Także trochę takich. Na maj no to mamy Geishę, czyli Hanami Koi. No to już taka może nie rodzina, lekka gra dla graczy. Drugie półrocze. Tam będzie dużo gier opartych na książkach naszej księgarni. I one na pewno fajnie zainteresują właśnie bardziej tą część rynku, załóżmy dziecięcą. Ale to autorskie pomysły, czy Nie, to są przerabiane. Tak, bo oczywiście najprostszą drogą do wydania gry z jakimś fajnym brandem książkowym, to jest wydanie zwykłego Chińczyka, jakichś tam takich pierdół, prawda? To nie o to chodzi, więc ja robię tak, że dobrą grę dziecięcą przebieram w temat jakiś fajny, więc jeżeli pojawi się na przykład detektyw Pozytywka, taki bohater z popularnej serii książkowej, to będzie dobra gra, to nie będzie tylko dobry brand, dobra marka dla czytelników. Jeżeli miałbym się spotkać z, nie wiem, na targach książki z ludźmi niegrającymi, to im zaproponuję grę na emocjach. Nawet widzę po pierwszych reakcjach, że to ludzi zaskakuje, że to jest coś dla nich nowego. Dla graczy jest to bardzo prosta zabawa, prawda? Więc na pewno dla graczy to już bardziej bym domek na drzewie. I to się super sprawdza. I po pierwszych reakcjach, po pierwszych recenzjach widzę, że jest to dobra, lajtowa gierka dla graczy. Bartek Lewicki. Łukasz Gralak. Lucrum Games. Co dobrego dzisiaj na zjawie Lucrum prezentuje? My prezentujemy nasze hity, które będą hitami i będą najlepszymi grami po prostu tego roku. Na Pyrkonie zaprezentujemy już Najemników i Wściekłe Psy. Gra Deadlast, która luźno nawiązuje do fragmentów z filmu Tarantino. O tym samym tytule. A jeśli chodzi o Najemników, to jest moje pierwsze dziecko w Lucrum. Bez skojarzeń oczywiście. Przelobowałem tę grę, jestem z niej bardzo dumny i staram się wszystkich przekonywać, że gra jest świetna. I nieskromnie powiem, że jak na razie feedback jest pozytywny.
Więc serdecznie zapraszam, jak ktokolwiek będzie miał okazję, to niech spróbuje dać się przekonać. Nasza nowa linia negatywnej interakcji, więcej tego będziemy pakować. My tutaj przyszliśmy po to, żeby... negatywna interakcja? Tak, po to, żeby koniec z tymi wielbłądami i z tymi kolorowymi. My tutaj jesteśmy po to, żeby już tak, nie tylko jakieś tam myszki, wielbłądy i tak dalej, no gdzieś tam... Dla pięciolatków. Tak, no Yeti to już, dlatego groźniejszy stwór wielbłąda. Tak, i dlatego Bartek Motylki tutaj załatwił nam do wydania, żeby trzymać się tego, o czym mówi. Dungeon Rush, polski tytuł, to będzie Gorączka podziemnej mocy. To jest gra, w której klepiemy potwory gołymi rękami. Dosłownie. To jest takie, wyobraźcie sobie, że wojownicy podziemi naszego zacnego wydawnictwa grają w Jungle Speeda i Doble jednocześnie. Na dwie ręce. To da wam jakiś obraz, jakąś ideę tej gry. A jeśli chodzi o dalsze plany wydawnicze, no to oczywiście nie możemy niczego zdradzić. Ach, zawsze chciałem to powiedzieć. Mogę jednak puścić taką lekki cynk, że będzie na pewno, powinna być gra o tematyce cywilizacyjnej i powinna być gra o tematyce przygodowej. I obie, myślę, mamy nadzieję, że zatrzęsą nieco rynkiem, a przynajmniej wzruszą go. Daj Boże! To my wam życzymy najlepszego, a wy jeszcze życzcie coś dobrego naszym słuchaczom. Wszystkim słuchaczom przystanku Planszówka życzymy połamania kart. Bartek, wymyśl coś lepszego, bo ja tyle przesłuchali walisz niż ja. Życzymy sklepania wszystkich potworów, jakie znajdą na drodze. O tak, i zdobycia jak największej liczby punktów zwycięstwa. Paulina Milewska, Quantum Games. Na pewno będziemy starali się dalej rozwijać projekt Top Kitchen, już mamy też pomysły na jakieś dodatki. No przede wszystkim jest to unikatowa możliwość zostania takim prawdziwym szefem kuchni w eleganckiej restauracji i gotowania potraw, o których czasem nam się nawet nie śniło. Homary, comber, jagnięce, wszelkiego rodzaju dziczyznę, więc naprawdę takie zupełnie eleganckie dania. Dzisiaj również jesteśmy na zjawie w protostrefie, prototypem gry Elementum, który też zachęcamy do zagrania, do testowania z nami. Kampania Top Kitchen nam poszła bardzo fajnie, na Wspieram To też dostaliśmy pozytywny odzew od graczy i to było takie bardzo pozytywne przeżycie, więc myślę, że będziemy też kontynuować. Piotrek Sobieraj, Games Factory Publishing, czyli Vikings Gone Wild. Czy sukces? No to się jeszcze okaże. Na pewno idzie to bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni. Myślę, że wspierający też mają być z czego zadowoleni, bo kolejne cele się odkrywają w dość dynamicznym i szybkim tempie. No i co ważne, jakby ta wersja, która jest ze Wspieram To, będzie tylko i wyłącznie, czy te dodatki, które tam będą odblokowane, będą tylko w tych kopiach. Czyli gracze, którzy sobie kupią potem w sklepie, i to w sklepie, który nie wsparł kampanii, będą mieli grę uboższą. Czyli jakby to jest taka zachęta, żeby ludzie sobie wchodzili na kampanię i też dorzucali się do projektu. I żebyśmy wspólnie osiągnęli wszystkie cele. Nie? Podsumowując, na ten moment jesteśmy zadowoleni. Jest jeszcze 15 chyba w tym momencie dni do końca kampanii. No i jakby nie ma tego okresu środkowego, czyli zazwyczaj wygaszenia, tylko codziennie coś zawsze wpada, ktoś coś dorzuca. W związku z tym jakby dynamika cały czas jest coraz mniejsza. Czego może się spodziewać ktoś, kto jeszcze, wiesz, waha się trochę, może otworzy to pudło i co tam znajdzie? Znajdzie tam bardzo dużo kart, znajdzie tam bardzo dobrej jakości elementy drewniane. Nie jest ich dużo, ale jakby są, urozmaicają rozgrywkę. Będą to surowce, które pozyskujemy w trakcie rozgrywki i znajdzie proste zasady, które będą mu może przypominać odrobinę Dominiona, ale w takiej nowej odsłonie i z bardzo ciekawymi grafikami. Niezdecydowanych, czy może też ludzi, którzy chcieliby zobaczyć, jak to będzie wyglądać, można też odesłać do przeglądarkowej wersji tej gry, czyli Vikings Gone Wild. Na Facebooku można, czy na stronie internetowej spróbować zagrać, gra jest darmowa. Na przykład ja uważam, że bardzo dobrze gra planszowa przekazuje to, w jaki sposób gra się na komputerze, co nie jest częste. W związku z tym warto spróbować, może to kogoś przekona. Rozejdzie się po kościach co środę o 20:30. Na pewno zjawa zapisze się w naszych planszowych głowach jako bardzo fajne, ciekawe wydarzenie, podczas którego nie tylko można jakoś tak dać upust tym swoim pasjom planszówkowym i innym, związanymi z grami i najróżniejszymi takimi zajawkami fantazy, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale również to okazja do tego, aby poprzebywać sobie właśnie w takim środowisku, zagadać do kogoś może, do kogo by się wstydziło normalnie na ulicy zagadać.
zagadać, bo tam youtuberów się kręci sporo i w ogóle takich person znanych. I zobaczyć, że autorzy gier to normalni ludzie. Dajmy na to udowadniał Adam Kwapiński, z którym też mieliśmy okazję porozmawiać, mieliśmy okazję zobaczyć jego prototypy, czyli Nemesis, na które już długo czekamy. Sam przyznaję, że to jest jeden z tytułów, które chyba się najdłużej rodzą w jego dorobku, ale już jest na ukończeniu. W tym roku z nakładem wydawnictwa Rebel powinien się pojawić. Myślę, że najpóźniej na Essen powinien ujrzeć światło dzienne. Pojawił się także drugi tytuł, bardziej z gatunku takiego Area Control, czy też Territory Control, którego nawet na BGG jeszcze nie ma, więc jest to dobra okazja, żeby zobaczyć faktycznie takie wczesne prototypy, o których oficjalnie się tak głośno jeszcze nie mówi. Więc taki pozytywny chyba czas. Dla nas pozytywne były też prelekcje, na których byliśmy. Na przykład spotkanie z redakcją Kuriera Planszówkowego. Bardzo dobrze wspominam. Było sympatycznie właśnie z Adamem, z Anią i z Kubą, także dziękujemy za to spotkanie. I bardzo ciekawa była też prelekcja Macieja, który był przed nami, opowiadał o tym, jak stracić przyjaciół przy planszówkach. Tutaj Matejko, znany z forum właśnie gry planszowe.pl jako Matejo. Przyznam, że dość przewrotny pomysł, to jak stracić przyjaciół, a zarazem ciebie chyba najbardziej zaskoczył tym taką powagą, jak można poważnie traktować granie i że można być takim, powiedziałabym brzydkie słowo i powiem je, jak można być takim chamem grając, żeby brudzić komuś grę, żeby ją niszczyć, obdzierać i różne inne rzeczy robić. Na jego oczach, w jego domu. Tak. No, ale przyznam, że niektóre sposoby tego, jak zniszczyć komuś grę, były dość przewrotne. Łącznie z tymi chipsami, bo chipsy i brudne palce to jeszcze, ale chipsy, którymi plujemy na komponenty, bo coś tam gadamy. Komentując? No przyznam, że dreszczyk od razu przychodzi. Dreszcz po Gikoje przeszedł, ale mam nadzieję, że Maciej tego nie zna z autopsji. No ja myślę, że gdzieś tam mimo wszystko na bazie doświadczenia tutaj mówił. Przynajmniej część z tych rzeczy, które były. Myślę, że nieraz patrzył, jak ktoś mu wygina karty, gdzieś tam podgryza albo coś takiego. Dubie w zębach. O, na przykład jako wykałaczkę sobie wykorzystuje. Ale to też jest fajne, że można tak pół żartem, pół serio podejść do niektórych tematów planszówkowych i faktycznie ukazać też trochę takich przywar ludzkich. Które objawiają się właśnie na przykład podczas grania. Jak się gra na przykład z koleżanką, też może być trudno. Jak to jest koleżanka, małżonka, to już w ogóle emocje wchodzą właśnie w grę ogromne. Pozdrawiamy koleżankę, małżonkę, która w przypadku Cywilizacji była tylko koleżanką. Ale bardzo kulturalną, bo miała dużo teatrów. Tak. Był Kurier Planszówkowy, był Maciej Matejko z przyjaciółmi, ale były też inne prelekcje. Pojawił się Rafał Kocieniński z franczyzą w grach planszowych. Pojawił się Bartłomiej Rudzki z historią w grach planszowych. Rebel także przedstawiał swoje plany wydawnicze. Także działo się. Zachęcamy do uczestnictwa w tego typu wydarzeniach, bo to jest też taka fajna szansa zobaczenia tych planszówek z innej strony. Nie tylko gramy, ale tworzymy pewną społeczność graczy. Nie powiedziałabym tego piękne i na spuentowanie właśnie naszego zjawowego, zjawiskowego tematu. A teraz czas przejść do rzeczy przyjemnych. Znaczy mamy nadzieję, że dla jednej osoby na pewno będzie to rzecz przyjemna. Dla nas trudne było zadanie wybrać jedną odpowiedź. Bo też pytanie było takie, myślę, niełatwo było na nie odpowiedzieć. Nie sugerowaliśmy się tym, jaki tytuł wybraliście, tylko jak wiadomość została napisana. Zgadza się. Myślę, że tutaj wybierając nie przeważyły nasze preferencje. Niektórzy wiedzą, że ja lubię Dominiona, więc tam się pojawiał deck building przy okazji niektórych tytułów, ale to nie znaczyło, że to jest od razu zielone światło w stronę wygranej. Feld, no właśnie, Feld się chyba nie pojawił, nikt nie wykorzystał tego wytrychu. Aczkolwiek, no tak jak mówię, staraliśmy się być obiektywni, ale nie było to proste. Jeszcze wczoraj Mateusz próbował jakoś to nam podsumować, komunikowaliśmy się, dysputy prowadziliśmy. Prawie audycja po prostu została zawieszona. Powtarzają się niektóre tytuły. A Feld chyba był. Oj, był. Deckbuildingi były. Ludzie są deckbuildingu w ogóle, Łukasz, zobacz. Właśnie, mamy dla Games Factory Publishing, myślę, świetną listę tego, co należy wydać. Niektóre tytuły się powtarzały. Santorini na przykład się powtarzało. To jest chyba tytuł, który przyciąga, typowy tytuł, który przyciąga też wzrokiem, nie? Bo ten Santorini, taki trójwymiar, który się pojawia na planszy, to faktycznie potrafi zainteresować. Z tytułów, które się pojawiały jeszcze kilka razy, o właśnie, chociażby tytuł, o którym przyznam, że ja wcześniej nic nie wiedziałem, Deception Murder in Hong Kong. Także to taka ciekawostka. Nasi słuchacze potrafią wyciągnąć smaczki, o których na polskim rynku bardzo mało.
Legendary Encounters, a Marvel Deck Building Game też na przykład w światach Marvela, jak ktoś lubi. Może Rising Sun? Albo pójść w stronę takich klasyków jak El Grande albo Macao, których faktycznie po polsku do tej pory nie było, a to jest taka kawał historii gier planszowych. Albo co nieco dla wyścigowców, fanów Formuły 1, Race Formuła 90, Formuła 90. Pojawił się też Alien Frontiers, który no, z tego co pamiętam kiedyś miał się ukazać, ale w końcu się nie ukazał po polsku i może warto by było. Przyznam, że dla mnie to też jest jeden z tytułów, który zawsze chciałem wypróbować. Już nawet rozważam ściągnięcie go na iPada, żeby przynajmniej w cyfrowym świecie spróbować Aliena Frontiers. Jeszcze jakieś Dragon Brew się pojawiło. Jakby było tam mało tych piwnych gierek. Wiadomo, fani piwa zawsze się znajdą na całym świecie. Pojawiło się połączenie mangi i deckbuildingu, czyli Tantokur, czyli taki bardzo specyficzny deckbuilding. Niektórych pewnie wizualnie będzie odrzucał, a fanów mangi od razu przyciągnie. Też seria, która jest już tam kilka wydań, ma trochę dodatków, także też ciekawie brzmi. Dice Stone, Dziki Zachód, Bruno Catala. Iha. Horyzonty słuchaczy są po prostu nieograniczone. Co też ciekawe, pojawiły się tytuły, które albo już się ukazały po polsku, ale zniknęły z rynku, tak jak Kailus. Chciałbym, żeby on kiedyś powrócił, ale nie wiem, czy faktycznie rynek jest gotowy na to, żeby po raz kolejny przyjąć Kailusa, a szkoda, bo to kawał dobrego euro. A także Feast of Odin, czyli to jest przetłumaczone jako Uczta Odyna obecnie. I tutaj dla słuchacza mamy dobrą wiadomość, bo to ma wydać w tym roku Lacerta. Także już Games Factory Publishing, przykro nam, spóźniliście się. Exploding Kittens, wybuchające koty. Jest taka seria, może tak powiedzieć, memów i innych takich rzeczy dziwnych z głębi czeluści internetów, które po prostu ukazały się w wersji planszowej i ludzie chcą w to grać, nie tylko na to patrzeć, więc... Ale te koty to w ogóle się tak w planszowym świecie często pojawiają, zdecydowanie częściej niż psy. Kotobirynt? Czy znaczy, że psy nie są ciekawe? Psy jakoś nie wchodzą ludziom na planszę, to pozdrawiamy Anię, naszą redaktorkę, która co jakiś czas nam podsyła, jak to partię zakończył kot, który wskoczył w ostatniej turze i poprzesuwał trochę żetonów. Przyznam, że kociarze mają wielką cierpliwość. Żeby nasza dygresja się już mocno nie rozszerzyła, przystępujemy do rozwiązania. Tak jak mówiliśmy, zadanie było trudne. Wybrnęliśmy z tego, audycja będzie się dalej odbywała, bo jednak udało nam się pogodzić. I teraz Łukasz zaprezentuje wypowiedź zwycięzcy, ja? Albo w zasadzie zwyciężczyni. Właśnie, zwyciężczyni, więc powinien kobiecy głos czytać. Ale możemy, mężczyźni. Jeżeli znajdę to w czeluściach... Proszę bardzo. Nadchodzi. Gotowi, zwarcie gotowi. Odpowiedź. Chciałabym, żeby w tej grze pojawiły się figurki rycerzy, księżniczek, księciów, może króla i królowej. Bo wtedy, gdybym nie miała z kim grać, mogłabym się ciągle nimi bawić. Ta gra musiałaby za każdym razem być inna, aby się szybko mi nie znudziła i bym mogła za każdym razem decydować, co się będzie działo, ale nie tak samo. Raz będę rycerzem, a mama królewną, a potem ja księciem, a mama królem albo smokiem. Chcę decydować, co będą robić figurki. Zwykłe gry są takie same i zawsze się gra jak w instrukcji, jak kińczyk albo kości. Potem trzeba zrobić przerwę, bo się nudzą. Nie wiem, czy taka gra z figurkami i zamkiem już jest, bo jak nie ma, to może wymyślicie taką. Taką specjalnie dla mnie i moich przyjaciółek, może się nazywać GFP, czyli Góra Fantastycznej Przygody. Gra King Domino, miło mi ogłosić, wędruje do Konstancji Bartnik. Gratulujemy. Brawo, brawo. Właśnie, fanfary powinny się pojawić tutaj, coś takiego. Tym. Doceniamy, że Konstancja ma taki zmysł, gra musi być regrywalna, ja z tego tak wywnioskowałam, żeby się nie nudziła szybko jak Chińczyk. Żeby miała niezależne role. Że można grać różną postacią, i smokiem, i królewną, i złym charakterem, i dobrym charakterem. Więc w zależności od tego, jaki masz humor, akurat się wczuwasz taką postać, którą chcesz grać, a rolę, którą nie chcesz, dajesz mamie. Na przykład. Albo specjalnie mamy zamienić w smoka, bo mama akurat danego dnia była niedobra dla nas. Ale też mi się podoba to podejście, że jak nie mam z kim grać, to się przynajmniej popawię figurkami. Takie dwa w jednym. To jest dobra myśl. Jedna właśnie na myśl przychodzi mi gra pingwiny z Madagaskaru. Tam są figurki Kobi. Takie ty ładne można pingwinki. Można poskładać jeszcze sobie. Okej, okay, Konstancjo, skontaktujemy się, jeżeli nas słuchasz oczywiście, a mamy, że tak, skontaktujemy się z tobą mailowo i będziemy ci przekazywać informacje w sprawie wysyłki. Pozostałym bardzo dziękujemy za to, że wzięliście udział w konkursie. Mamy nadzieję, że to nie ostatni, więc już niedługo będziemy mogli zaproponować kolejne gry. Albo promoski. Ja zdradzę tylko, że zbliża się
premiera Imperium, czyli dodatku do Dominiona. Za tydzień albo dwa powinien ruszyć już do osób, które wspierają, a myślę, że to będzie dobry moment, żeby jakieś promoski rzucić tutaj na audycji w postaci prostego zadania konkursowego. I to nie tylko dla fanatyków Dominiona. Nie tylko dla fanatyków. Ale dla deckbuildingerów? Dla tych, co umieją zarządzać własną ręką odpowiednio. Dokładnie. A to akurat umiecie. Dziękujemy, że byliście z nami. Za udział w konkursie też dziękujemy i zapraszamy już za tydzień. A co będzie za tydzień, tego jeszcze nie zdradzamy. Do usłyszenia, mówili dzisiaj dla was Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak i Agata Muszyńska. Do usłyszenia.